Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek Wiedźmy z sąsiedztwa. Mam nadzieję, że nie wyszłam z sprawy i pójdzie nam pięknie, gładko i bardzo przyjemnie ten odcineczek numer 9. Ja nagrywam na innym telefonie, udało mi się przenieść apkę, więc mam nadzieję, że apka jest bardziej przystosowana do tego telefonu niż do mojego. I będę tak nagrywać raz po raz odcinki, żeby się coś tam pokazywało. No i co? W poprzednim odcinku, ja już włączę, żeby nam się ładowało, w poprzednim odcinku była ta licytacja, aukcja, nie? U tej królewny Śnieżki naszej. No i wiecie, poznałyśmy swoich teściów, pokochali mnie od pierwszego wejrzenia. Tak było. No i w ogóle Eroj uknął taki plan, że nasza Katarzyna ma się pokazać w jego towarzystwie, w towarzystwie jego rodziny. No i wtedy ci źli zobaczą, że ma bardzo mocne plecy, duże poparcie i będą się bali ją zaczepić. No mniej więcej, ale jeśli chodzi takie, jeśli wchodzą takie hajsy w grę, to ciekawe, czy się siostrzyczka powstrzyma, bo prawdopodobnie, takie prawdopodobnie na 100%, to nasza piękna siostrzyczka chce nam zaszkodzić, tak wiecie, na amen. Tutaj są jakieś nowości, to sobie zobaczę. Nie, to ja tutaj nic nowego nie odkryłam, więc w sumie takie nowości, że nie nowości. I co jeszcze było w poprzednim odcinku? Nic takiego. Aha, no tak, zakończyło się na tym, że zaczęłam wydawać im swoje pieniądze. Bardzo się miło wydaje im swoje pieniądze. Pieniądzeruję i wylicytowałam szpatułkę, tak, doktory, tak bardzo, szkatułkę. Szkatułkę naszej matki. Tak. Ze grube hajsy rozdział, tak czytamy. A no i oczywiście też ważne info, że Lucek dochodzi do siebie, już będzie z nim wszystko w porządku na pewno, więc nic się złego nie stało, oprócz tego, że poturbował swoje futerko. No, jednak widzę, że na tym telefonie to dużo lepiej chodzi apka. No, niestety. Aha, powiedziałam, że wchodzi apka. Dobra, a się przycięło trochę, ale nie. Rozdział 9, podejrzenia. Skarbiec Deborah Mason kryje wiele tajemnic. Dziedzictwo jednej z najpotężniejszych czarownic w historii kusi, deprawuje, zwodzi na złą drogę. Kiedy maski zostaną zerwane, kto każe się stać po twojej stronie? Ej, ale kiedy maski staną zerwane, czy myślicie, że to ktoś, kto ten? Czy to ostatnie zdanie wskazuje nam, że ktoś, kto jest bliski nam i kogo nie podejrzewamy? Roy? Ojciec? Ojciec bliski, taki bliski, że tak bardzo daleki. Lucek? Kasia Mason, córka i dziedziczka Deborah Mason. Kilka sekund ciszy, po których sala wypełniła się stłumionymi okrzykami. Ktoś przypadkowo rozbił szklankę. Myślałam, że rozbił tą szkatułkę. Minęło kilka minut, zanim prowadzącemu udało się uspokoić gości. Serio? Wzbudziłam aż taki popłoch? Ciszej, proszę państwa. Proszę zachować spokój. Następnie zwrócił się do mnie. Pani Mason, zadeklarowana kwota jest bardzo wysoka. Roy mi to kupi w prezencie ślubnym. Za wszystko, co pani Mason wylicytuje, płacę ja. Wiedziałam. Chyba nie ma pan wątpliwości co do mojej stabilności finansowej. Jako w tym fajnie Roy taki duży. Skądże, panie Ertan? Teraz nie będę protestować. Nie zdobędę szkatułki bez pomocy Ertana. Ale ty jesteś paskudna, Katarzyno. Widzicie? Tak, to nie. A żeby go wykorzystać, to pierwsza leci. Prawdziwa czarownica. Prowadzący odchrząknął i kontynuował. A więc 500 tysięcy po raz pierwszy? Miał odchrząknąć 600? Aha.
Czyli jednak Dylan się miesza, okej. Okay. Znaczy miesza, jednak nie odpuścił. Szybko obejrzałam się na Dylana. Dlaczego mu tak zależy? Może żeby ci na złość zrobić? A może w tej szkatułce coś jest? Nie, no nie sprzedawaliby pełnej szkatułki, ale może ta szkatułka czymś jest? 800 000. Milion. What? Wow. Poniosło go. Niektóre odpowiedzi wymagają określonej liczby cech. Ale chwila. Zaoferuję 1,5 miliona, 1 100 000? 2 miliony? Aha, nie mogę 2 milionów, tak? Bo nie mam 20 punktów wiedźmy. No ale... A dlaczego to, że mam punkty czarodziejki w żaden sposób nie wpływa na to? Nie fajnie, tak? No wiecie, nie moje pieniądze, to zaoferuję 1,5 miliona. Ertan uważnie przyglądał się Tomi, to mojemu byłemu. W niebieskich oczach pojawiło się pytanie. 1,5 miliona po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Nikt się nie odważył. 1,5 miliona po raz drugi? Cisza. 1,5 miliona po raz trzeci. Sprzedane. Prowadzący potwierdził moją wygraną młotkiem. Sprzedane pani Manson za 1,5 miliona. Gratuluję. 1,5 miliona? Pani Sofio, pani mąż nie jest skąpcem. Dobrze, że nie dwa. To ironia, nie? Miałam taki pomysł. Roy powoli wstał. Wygląda na to, że muszę iść wypisać czek. I zostawi mnie samą z tymi ludźmi? Ej, oni mnie tu zjedzą przy tym stole. Zamiast kurczaczka to będą mnie pożerą żywcem. Zaczekaj, tyle pieniędzy i za co? Za jakaś starość. Starość? To pudełko nie jest warte nawet 1/4 zdeklarowanej kwoty. Należała do mojej matki. Jesteś pewna? A, no zapomniałam, że tatusiek tu jest. Tak, widziałam ją podczas naszego ostatniego spotkania z Depora. W zamyśleniu spojrzał na scenę. Roy wrócił kilka minut później. Na jego twarzy pojawił się dobroduszny uśmiech. Gotowe, jesteś właścicielką szkatułki. Dziękuję. Ciekawe, jak mu się odpłacisz, Katarzyna. Aukcja się skończyła, a na sali grała muzyka. Zatańczymy? Czy taniec spłaci mój dług? Roy nagle wstał z miejsca, podszedł do mnie, wyciągnął rękę. Teraz? Katarzyno, uświadamiam cię, uwaga. Jest bal, gra muzyka, prosicie mężczyznę do tańca, no teraz. Nikt nie tańczył, goście siedzieli przy stolikach i żywo o czymś dyskutowali. No pewnie o szkatułce. No i pannie Debora, pannie Manson. Teraz? Ja zgodzić się nie chcę. Oczywiście, że się zgadzam. Ale dlaczego aż za 30 rubinów? Te odpowiedzi wzbudzają we mnie podejrzenia. No nie mówcie, że się zetnie. Zacięło się. Wspaniale. Okej, okay, musiałam zresetować grę, dopiero poszło, ale poszło. Powoli wstałam i podałam mu rękę. Weszliśmy na parkiet, podczas gdy pozostali goście nie spuszczali z nas wzroku. Nie będziesz na mnie krzyczeć za to, że wydałam tyle pieniędzy na jakąś błyskotkę? Powiedziałaś, że musisz ją mieć, więc jest twoja. Ej, takie rzeczy tylko w bajkach, w baśniach, przepraszam bardzo. Roy objął mnie w talii i przyciągnął do siebie. Tańczyliśmy powoli.
Nawet nie zapytasz dlaczego? Porozmawiamy o tym później. Czyli będzie jakaś rozmowa, okej. Teraz po prostu chcę zatańczyć z najpiękniejszym gościem tego wieczoru. Odkrząknęłam. Gabi też zasypujesz komplementami? No wiecie co, z takim pytaniem od razu się zdradziła, że jest zazdrosna. Rui pochylił się do mnie, uśmiechnął. Jeszcze trochę i pomyślę, że jesteś zazdrosna. Myśl, co chcesz. Ach, ta złośnica nasza. Przez chwilę tańczyliśmy w milczeniu. Nawet na obcasach byłam od niego o pół głowy niższa. Silny i przystojny. Doradca króla. Jakby stworzony dla Gabrieli, takich jak ona. Co ich tak w ogóle łączy? Zapytać, nie pytać? No ja na przekór chciałabym nie pytać, ale tak mnie ciekawi. Zresztą... Co ich może łączyć, nie? Tym bardziej, że on trzymał jeszcze jej zdjęcie w swoim domu. Opowiesz mi o swoim związku? Z Gabrielą? Nie ma żadnego związku. Tak, oczywiście. Może byłego? Ona jest jeszcze dzieckiem i przyjaciółką rodziny. Aha. Nie wyglądała jak dziecko. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. A ja? Kim dla ciebie jestem? Ty? Milczał przez kilka sekund. Ty doprowadzasz mnie do szaleństwa. Jesteś spięta. Wszyscy na nas patrzą. Owszem. I komentują. I to jak? Oceniają. Na pewno. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Tak pojechało, że się zacięło. Nie, pokazuje nam scenę. Wow. No to piękność po prostu. Śliczna. No tak, to wygląda pięknie. Nagle Roy obrócił mnie i odepchnął od siebie. Ups. Czy ja pominęłam kwestię? Chyba tak. Przycisnęłam mocno plecy do jego klatki piersiowej i natychmiast poczułam mocny uścisk. Grasz ze mną? Obrócił mnie. Tak jak ty ze mną. Ertan spojrzał na oniemiałą publiczność. Ciekawe, co zrobił, jeśli się pocałujemy. Odważnie pocałować go? Kokietować? Ojej. Ojej. Z jednej strony wiadomo, że pierwsza opcja, a z drugiej strony niech jeszcze poczeka. Niech pomyślę, doradca króla całuje wiedźmę. Nie sądzisz, że to za dużo? Roy gwałtownie mnie przechylił. A jeśli bardzo tego chce? Jego gorący oddech pieścił moją szyję obojczyk. Cy! Nie mówcie, że się zarumieniła, no. Równie gwałtownie mnie podniósł. Ja. Inkwizytor szeroko się uśmiechnął. Miej litość dla swoich rodziców, oni tego nie przeżyją. I tak bardzo mi przykro. Mężczyzna nagle spoważniał i dziwnie na mnie spojrzał. Masz rację. Ej, ale to było to taki żarcik. Odsunął się trochę i na chwilę spuścił oczy. Ja muszę ci coś powiedzieć. Ej, ale czy to będzie jakieś takie wyznanie, że ja się obrażę po tym? Teraz? Tak, to ważne. No więc słucham.
Co może powiedzieć, że to nie są jego prawdziwi rodzice? Jest adoptowany? Po pierwsze, przepraszam za moich rodziców. Ich zachowanie było niedopuszczalne. Aha, okej. Okay. No dobra. Daj spokój, to było do przewidzenia. Chodzi o moją mamę. Ona była w jakimś konflikcie z Deborah, może? Ej, a może Deborah, wiecie, bajerowała jej męża, co? Zdaję sobie sprawę, że mnie nie lubi. Nie, nie chodzi o ciebie. Nie tylko o ciebie. Westchnął ciężko i powiedział bardzo szybko. Chodzi o to, że ona umiera. Okej, okay, dobra, czyli nie rozszyfrowałam. Nie rozszyfrowałam gry. Ze zdziwienia straciłam poczucie taktu i potknęłam się. Co? Nikt o tym nie wie, ale tak jest. Roy, przykro mi. On tylko kiwnął głową. Co jej jest? To Deborah. Co? Że co? W jakim sensie? Mama była w pierwszej dziesiątce inkwizytorów, którzy aresztowali Deborah. Dziś całej grupy żyje tylko ona. Klątwa? Tak, o opóźnionym działaniu. No takim chyba sporo opóźnionym. Mój ojciec i ja szukaliśmy sposobów, ale nie udało się całkowicie je zneutralizować. Teraz jest co prawda lepiej, Ewa nam bardzo pomaga. Mara. Ale sama wiesz, że wkrótce klątwa zwycięży. Spuściłam tylko oczy. W skarbcu powinno być antidotum, które uratuje moją matkę przed śmiercią. Okej. Okay. I zrobisz wszystko, żeby je zdobyć. Czy on próbuje mi też... Ale naprawdę on... Ale chyba to nie jest tak, że on tylko mnie ten... Chciał uwieść, by zdobyć antidotum dla matki. Przecież nie mógł tak udawać, prawda? Jakby... No albo mógł. Tak. Cóż, to wiele wyjaśnia. Cieszę się, że jesteś ze mną szczery, dlatego pomogę ci. No, pomogę, bo już zaczęła żywić jakieś uczucia do niego, więc jakby uśmiechnął się blado i przesunął dłonią po moim policzku. Dziękuję. Nigdy więcej tajemnic. Doceniam to. No, takie wiecie, no dobrze. Muzyka ucichła. Czas wracać. Cofnęłam się i rozluźniłam uścisk. Skierowaliśmy się do stolika, ale nagle ktoś stanął nam na drodze. O, spodziewałam się. Pana Dylana. Kasia, no witaj, moja droga. Dylan uśmiechnął się, ale jego spojrzenie było zimne i zaczepne. Ertan chciał zareagować, ale lekko ścisnęłam jego łokieć. Czego chcesz, Dylan? Uniosłam podbródek i wykrzywiłam usta z pogardą. Tak się wita starych przyjaciół? Nie jesteśmy przyjaciółmi i nigdy nie byliśmy. Zadziorna jak zawsze. Nie przedstawisz mnie swojemu chłopakowi? Dylan spojrzał wyzywająco na Roya. Nie. Przepraszam, spieszymy się. Rozumiem, rozumiem. Sprawy rządowe. Sam doradca króla w sprawach magii. Chciałem tylko zapytać. Spanie z czarownicą jest chyba zabronione. Mam się tłumaczyć? Jego głos był tak zimny, że dostałam gęsiej skórki. Nie, ale... No i świetnie. Kasia, idziemy. Dobrze, mój panie. Roy pociągnął mnie za sobą. Ledwo mogłam za nim nadążyć. Możesz zwolnić? Mam krótsze nóżki. Ertan trochę zwolnił. Twój były. Chyba nie urządzisz tu sceny zazdrości.
Nie. Chcę tylko zauważyć, że twój gust bardzo się zmienił. Na lepsze. Zachichotałam. Gdyby każdy miał tak wysoką samoocenę. Wróciliśmy do naszego stolika. Skąd znasz Dylana Maxa? Nasze drogi kiedyś się spotkały. Czy masz pojęcie, kim on jest? Czarnoksiężnikiem? Niezwykłym czarnoksiężnikiem. Jednak wspiął się wysoko. Wiedziałam, że ta dziewczyna przyniesie nam kłopoty. Sofia pokręciła głową. Spojrzałam na Roya, bardzo starał się zachować spokój, ale mu nie wyszło. Och, jak te plotki się o nas rozejdą. Nagle Ertan z całej siły uderzył pięścią w stół. O, co? Dość. Co ty wyprawiasz? Powinniście przeprosić za swoje zachowanie. Stawia się. Oho, zaczyna się. My? Prosiłem was, czy tak trudno jest okazać choć odrobinę szacunku? Zapominasz się, synu. Proszę, uspokójcie się. Ale nikt już jej nie słyszał. Nie pozwolę ci tak z nami rozmawiać przez jakąś... Ostrożnie, ojcze. Pani Ertan nagle zbladła, zaczęła ciężko dyszeć i szybko szukać czegoś w torebce. Sofia? Wszystko w porządku. Zobacz, co narobiłeś. Kobieta wyjęła maleńką szklaną fiolkę i pociągnęła łyk. Zmrużyłam oczy i zobaczyłam ciemną plamkę na jej aurze. Ledwo zauważalna, ale obejmowała całe ciało. Sofia zdecydowanie była przeklęta. Ciekawe, bardzo ciekawe. Mamo, wybacz. W porządku, kochanie. Ertan uśmiechnął się blado i spojrzał na mnie. Roy ma rację. Kasia, jestem ci winna przeprosiny. I mówisz to tylko dlatego, że mogę ci odklątwić. Czy mam wierzyć w twoje nagłe nawrócenie? Nie spodziewałam się. To miłe. Nie ma za co, bywało gorzej. Rozumiem, że chce pani dla swojego syna jak najlepiej, a ja jestem czarownicą z wątpliwym rodowodem. Jesteś moją córką, Kasia, a w twoim rodowodzie nie ma nic wątpliwego. A no właśnie, cały czas zapominam, że tu jest jeszcze szanowny papa. To stwierdzenie nikogo nie zaskoczyło. Więc oni wiedzą. Starszy Ertan głośno wypuścił powietrze. Aha, no tak, bo wcześniej się, po odcinku się zastanawiałam, czy oni wiedzą, że ten, że to jest, tak, no. Wszyscy się poddenerwowaliśmy. To czas na szklaneczkę czegoś mocniejszego. Weźmy się w garść i odłóżmy różnicy na bok. Przynajmniej na chwilę. Nadal musimy razem pracować. Jestem za. Ja też. Jej cera wróciła już do normalnego koloru, a cień na jej aurze zdawał się rozpływać. Myślę, że wystarczy wrażeń na dziś. Teraz musimy iść. Tak, my też się zbieramy. W sumie nieźle poszło. Przepraszam, że tak wyszło. Nic nowego, przywykłam. Odwróciłam się do Ertana, spojrzałam prosto w oczy i powiedziałam cicho. Nie obwiniaj się. Westchnął. Teraz rozumiesz, zostało bardzo mało czasu. Rozumiem, ale zdążymy uratować twoją matkę. Dotknęłam jego ramienia. Inkwizytor zdrygnął się, złapał mnie za rękę i zostawił na jej odwrocie nieważki pocałunek. Romantiko. Dziękuję, Kasia. Kiedy wsiadłam do samochodu, wyjrzałam przez okno i zauważyłam wysoką postać Dylana przy wejściu. Przyglądał się nam. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Wróciliśmy do mieszkania i natychmiast rozeszliśmy się po swoich częściach.
Wzięłam prysznic, odpoczęłam chwilę, a potem postanowiłam zrobić sobie herbatę, więc wyszłam z sypialni. Gdzieś zabrakło przecinka po drodze. Ertan siedział w salonie. Wpatrywał się w jeden punkt i bezmyślnie obracał kubek w dłoniach. Mieliśmy porozmawiać o tej szkatułce. Czy to jest ta rozmowa? Czego się nie przebrałaś? Podobno wzięłaś prysznic i z powrotem włożyłaś tę spoconą sukienkę. Brawo, Katarzyno. Co robisz? Piję whisky. Mechanicznie pociągnął łyk, skrzywił się. Nie lubisz? Dołączysz? Mam ochotę na herbatę. Skierowałam się do szafek. Kasia, powiedz, jestem dupkiem? Specjalnie zadał to pytanie, żebym powiedziała, nie, Roi, jesteś dupkiem, jesteś wspaniały, cudowny, tak bardzo cię kocham. Zatrzymałam się i spojrzałam na niego ze zdziwieniem. O czym ty mówisz? Moja matka umiera, a ja... A ty robisz wszystko, żeby ją uratować. To na pewno nie oznacza, że jesteś dupkiem. Ertan westchnął. Ścigam ducha Debora od tylu lat. Wszystko bez sensu. Niezupełnie. Znalazłeś mnie. Sam mówiłeś, jestem twoim kluczem. Roy spuścił oczy. Skoro rozmawiamy szczerze, śledzę cię od lat i twojej siostry też. Roy. Aha, super. Chrząknęłam, no właśnie. Nie dziwi mnie to. Zawsze się za nami kręcił ktoś od was. Ertan pokręcił głową i pociągnął łyk kawy. Kawy teraz? Nic nie mówił, że robił kawę. Teraz twoja kolej. Dylan Max, co dokładnie cię z nim łączy? No i pomieszali kwestie, kurczaczki. Skoro mnie śledziłeś, powinieneś wiedzieć. Chcę to usłyszeć od ciebie. Lepiej opowiedz, nie powiadać. Dobra, skoro się zebrały na jakiś kurcze wieczorek wyznań, to niech będzie. Aha, płatna odpowiedź, to zapewnie mnie znowu przytnie, no na pewno jakby... Okej, odcięło się, już mam sposób na takie zacinki, więc spoko. Cóż, miałam wtedy 18 lat. Właśnie ukończyłam szkołę czarownic, przeprowadziłam się do stolicy w poszukiwaniu lepszego życia. A znalazł cię Dylan. Moje lepsze życie. Na odwrót, sama zapytałam o pracę u niego. Dowiedział się, kim jestem i oczywiście mnie zatrudnił. Wtedy po raz pierwszy użyłam imienia Debora do własnych celów. Ale od razu pokazałam, co potrafię. Byłam najlepsza. Zawahałam się przez chwilę. I tak w międzyczasie zaczęliśmy ze sobą sypiać. Romans w pracy. Jakie to banalne. Przestań. Przecież wiedziałeś. Mężczyzna odchrząknął. Wiedzieć, a usłyszeć to różne rzeczy. Wiedziałem. Więc dlaczego wyjechałaś? Rzuciłaś Dylana prestiżową pracę w stolicy? Miałam swoje powody. Nie możesz. Za bardzo się różnicie. On jest czarnoksiężnikiem, a ten inkwizytorem. What? Co? Coś jest znowu nie tak. To wszystko? Więcej różnic nie widzisz? Roy wstał, podszedł i zatrzymał się jakieś pół metra ode mnie. Chcę, żebyś zrozumiała, nie jestem jak Dylan Max. Momentami jesteś do niego podobny. Rozkazujący ton, dyktatorskie nawyki, chęć wykorzystania mnie do własnych celów. Ertan podszedł bliżej, ale się z nim drażnie. Nie jestem taki jak Max, Kasia, i nigdy cię nie skrzywcę. Jakie deklaracje. Krząknęłam. Skoro tak mówisz. Spojrzeliśmy na siebie i zamarliśmy. Roy nagle zadrżał i cofnął się. Kasia, Kale i ja jesteśmy już tak blisko. A ja po raz pierwszy nie myślę o krypcie.
Myślę o tobie, tylko o tobie. Widzicie, pominęłam takie ważne tylko. To minie. Sam mówiłeś, że wiele czarownic próbowało cię uwieść. Z tobą jest inaczej. O, tak, ja jestem inna niż wszystkie, a ty jesteś inny niż wszyscy. Tak jest. Owszem, ja jestem mądra. Mrugnęłam do niego i usiadłam na krześle. Powinienem był od razu powiedzieć całą prawdę. Wtedy bardziej byś mi zaufała. Daj spokój, Roy, nie jestem na ciebie zła. Tak, no to nieprzyjemne, ale mogę wyciągnąć wnioski. Nie musiałeś mi o tym mówić, ale mimo wszystko się przyznałeś. To raz. Do łóżka siłą mi zaciągnąłeś. Dwa. A po trzecie jesteśmy dorośli. Inkwizytor tylko uśmiechał się smutno. Przez chwilę milczeliśmy, a potem zdecydowanym tonem powiedział. Muszę jej uratować, Kasia. Uratujesz? Z twoim uporem? Na pewno. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Kolacja? A nie, ja przecież byłam na kolacji, tylko jedzenie w głowie. Kto to? Przywieźli szkatułkę. No super, a to nie mogłam jej wziąć tak po prostu. To rzeczywiście był kurier. Roy przyjął przesyłkę i wrócił do salonu. I co, otwieramy? A tam patrzcie, jakaś ta, może to puszka Pandury. I znowu po raz kolejny wszystkie nieszczęścia świata się odtworzył. I jeszcze pytasz? Zaczęliśmy rozpakowywać paczkę. Nie wiem, co prawda, co chcesz tam znaleźć. Wszystkie artefakty Debora zostały sprawdzone przez Inkwizycję. Nie ma w nich żadnej magii. A może nie chodzi o magię? Instynkt podpowiada mi, że coś tam jest. Rozpakowaliśmy przesyłkę, a ja ostrożnie wyjęłam jej zawartość. Powoli obejrzałam przedmiot. Musi tam być coś, co zwróciło uwagę Dylana. Nie interesują go drobiazgi. Pójdę po więcej kawy. Okej, a ja w międzyczasie się jej przyjrzę. Zacznę od... Małe kamienie, dno, duży rubin. Podwójne dno. Odwróciłam szkatułkę i ostrożnie postukałam po jej dnie. Znowu nic, nie tutaj szukam. Okej, czyli nie. Duży rubin. Powoli przesunęłam palcem po dużym kamieniu i poczułam małe rowki. Tak. Coś znalazłaś? Erdan położył kubek na stole i usiadł obok. Chwyciłam go za rękę i pokierowałam tak, aby dotknął rubinu. Czujesz? Jakieś ślady? Tak, czekaj, muszę coś wziąć. Zeskoczyłam z kanapy i pobiegłam do swojej sypialni po lupę. Oglądając przednią szkatułkę, uśmiechnęłam się triumfalnie. Symbole Ashari. Powinno być ich więcej. Możesz to przeczytać? Spróbuję, daj mi długopis i kartkę. Okazało się, że to nie jest takie łatwe. Symbole były rozrzucone po całej szkatułce. Ciężko było znaleźć je wszystkie. Minęło pół godziny i zapisałam na kartce kilka liter. Aha. Wychodzą jakieś bzdury. Niespójny zestaw. Każdy znak w Ashari ma od 2 do 6 znaczeń w zależności od kombinacji. Dlatego potrzebny jest punkt wyjścia, a te są tak porozrzucane. Kolejne pół godziny i dalej nic. Totalny nonsens. Może chodźmy już spać? Tu potrzebna jest trzeźwa głowa, a my jesteśmy zbyt zmęczeni. A ty jesteś przebrany? Przebierałeś się przy mnie? Masz rację. Tylko właśnie nie powinnam jej odkładać, tylko gdzieś ją dobrze do jakiegoś sejfu, kurde, schować, żeby mi Dylan jej nie wykradł. Bo coś czuję, że ma bardzo dużą chrapkę. Westchnęłam z rozczarowaniem i odłożyłam szkatułkę. W takim razie do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Poszłam do swojej sypialni, położyłam się do łóżka i natychmiast zasnęłam. Następnego ranka postanowiliśmy odwiedzić Lucyfera.
Drzwi otworzyły się bezgłośnie i weszliśmy do sterylnego pokoju. Natychmiast spojrzałam na łóżko ze stosem kołder. W piernatach Kosina śpi Lucek! Uuu, jak się przybrałam. Pod kołdrą coś się poruszyło, a potem nagle zamarło. Nie poznajesz mnie? Obrażony? Masz do tego pełne prawo. Wybaczysz mi kiedyś? To wszystko moja wina. Usiadłam na skraju łóżka i delikatnie dotknęłam ciepłego zawiniątka schowanego pod kołdrą. Jesteś moim bohaterem. Kawałek kołdry zsunął się na bok, wyłonił się spod niej pysk. Ale wcale nie ten, którego spodziewałam się zobaczyć. Była to czarna kocica z zielonymi oczami. Emerald? Kołdra znów się poruszyła. Co się tak drzesz? Ahem. No cóż, Lucek się nie zmienił. Lucek! Kotka zręcznie zeskoczyła na podłogę, zerknęła na nas dumnie i odeszła nosząc ogon. Odwróciłam się do Ertana, stał w drzwiach i ledwo mógł powstrzymać śmiech. Co ona tu robiła? Katarzyno, rozumiem retoryczne dopytanie. Naprawdę chcesz wiedzieć? Ty mówisz poważnie? To chyba wracamy do domu, bo jesteś już naprawdę zdrowy. Ja tu się martwię, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Jak się czuje mój kochany Lucyfer? Na pewno cierpi? A on się tu zabawia w najlepsze z jakimś... Jakimś Emerald? To ona jest inna. Lepiej zostawię was samych. Chichocząc, Inkwizytor wyszedł i zamknął za sobą drzwi. Zero życia osobistego. Co ja mam zrobić z tym kocurem? Nakrzyczeć, okazać troskę. Wypuściłam powietrze. Dobra, jak się czujesz? W milczeniu wsunął się pod kołdrę. No nie obrażaj się, nawiasem mówiąc, tęskniłam. No, właśnie widzę. I martwiłam się. Bardzo mi ciebie brakowało. Chowaniec niechętnie pozwolił się podnieść i przytulić. No dobrze, już dobrze, wybaczam. Poczesałam, podrapałam go ze uszkiem. Mam newsa. Słucham. Opowiem o nowym domu, rodzicach Roya, Delanie. Nowym domu. Tymczasowo zamieszkałam w stolicy. Mieszkam w mieszkaniu Ertana. A to spryciarz. A na mnie krzywo patrzysz? Śpimy w różnych pokojach. A jak? No jak długo? No cóż, koteł mnie zna. W odpowiedzi tylko trząknęłam. Coś jeszcze? Poznałam teściów. Poznałam rodziców Roya. Zrobiło się poważnie. Mało zabawne. Nie spodobała mi się. Niemożliwe! Wiedźma nie spodziewała się, nie spodobała się rodzinie Inkwizytorów. Uśmiechnęłam się. Wyrzut. Nie, widać, że... w sumie w rzodzie na pewnej części ciała może tak, ale raczej tak się nie mówi. Wyrzut. Że ktoś to tłumaczył, kto tak... Może z polskim nie jest na co dzień. Matka Ertana jest przeklęta i ona uważa, że antidotum jest w skarbcu. I on uważa. Sprawa prawka Debura. Chociaż i tak lepiej przetłumaczone niż krew na reflektorach. Tak. Ciekawe. Więc po to jesteś Inkwizytorowi potrzeba. Coś jeszcze? Wpadłam wczoraj na Delana. Nieźle. Byłam z Rojem. Jeszcze lepiej. Ach, jak to się skończyło? Bez ofiar.
Coś jeszcze? Byliśmy na licytacji charytatywnej. Zauważyłam tam szkatułkę mamy. Była wystawiona jako fant, więc ją kupiłam. Skąd miałaś pieniądze? Roi? No, wszystko jasne. Lekko popchnęłam kota. Przestań. Wiesz co? To wszystko jest jakieś dziwne, jakby ukartowane. Jakbym miała znaleźć tę szkatułkę. Chowaniec milczał. Myślisz, że jest w środku klucz do skarbca? Klucz Ertan już znalazł, tylko nie potrafi go użyć. Jak to? Symbole Ashari. Zamek jest nim zaszyfrowany. Kot znowu się zamyślił. Więc nie bez powodu cię uczyli. Debora wiedziała, że to się tak skończy. Ale jeśli tylko ty możesz otworzyć drzwi, to dlaczego ktoś chce cię zabić? Nie tylko ja znam Ashari. Ale masz rację, nikt inny nie ma punktu wyjścia. Bez tego rozszyfrowanie zajmie lata. A ja mam punkt wyjścia? Ostatnio mówiłam, że nie mam. A ty go masz? Szkatułka. Na niej są symbole. A ponieważ należała do Debora, nie podda się pierwszej, lepszej osobie, nawet Inkwizytorowi. Ale po co cię atakowali? Odpowiedź już znałam. Żeby zwabić mnie do stolicy. Szkatułka miała trafić w moje ręce. Zrozumienie tego oczywiście nie było łatwe. Myślałam, że jestem ponad. Okazało się, że gram, jak mi zagrają. Że tańczę, jak mi zagrają. No i? Kto to robi? Ktoś, kto miał dostęp do skarbca i zobaczył symbole Ashari. Roy? Ojciec? Ktoś wystarczająco wpływowy, aby dodać tę szkatułkę do listy fantów na królewskiej aukcji. Ktoś, kto bez problemu mógłby zatrudnić czarownicę, żeby mnie zabiły. Nie trzymaj mi dłużej napięciu, kogo podejrzewasz. Zamilkłam i próbowałam ułożyć w głowie wszystkie informacje, które posiadałam. Rose raczej nie jest do tego zdolna. Przynajmniej nie sama. Nie, zdecydowanie stoi za tym ktoś inny. Rodzice Ertana? Nie trzymaj mnie w niepewności, Katarzyno. Ktoś, kto mógł obserwować, kontrolować. To jednak Roy? A jeśli to Roy? Kale? Dylan? Wiecie co? Jak to byłby Roy, ale byłby zwrot akcji. I w życiu bym się spodziewała tego, w sensie no... I Kale Stone. W sumie Roy, to jest ciekawe, bo że na przykład go ta klątwa kobry nie zabiła, nie? Wszystkich by zabiła, a on akurat przyszedł do mnie, znalazł drogę i tak, wiecie, już na wpół zdechło. Miał już wiele tajemnic, okłamał mnie kilkukrotnie. Kale. Taki teraz dobry tatuś się nagle znalazł, nie? Po tylu latach... Ja chyba go podejrzewam w sumie wszystkich. Dylan? Dylan, tak wiecie, tutaj z automatu wydaje się złym bohaterem, nie? I jakby podejrzewanie go jest, no, nasuwa się, jest oczywiste. Ale to byłoby zbyt oczywiste. Damy ojca na razie. Ojciec? Dlaczego niby? Inkwizytor, gość honorowy aukcji, a tak w ogóle nie pokazywał się przez tyle lat, a tu nagle zainteresował się życiem swojej córki. Nie sądzisz, że to podejrzane? Sądzę. I do czego doszliśmy? Wersja z ojcem jest podejrzana, ale... Ale? Zacisnęłam usta, wcale nie chciałam tego mówić. Że jednak Roy. Roy ma najbardziej przekonujący motyw i najłatwiej się do niego dostać.
I co zamierzasz z nim zrobić? Zawahałam się. Może zapytam? A on ci odpowie. Jeśli chciał cię zabić tylukrotnie, chciał cię wykorzystać do różnych celów, bardzo różnych celów, to po prostu zapytasz, a on ci odpowie. O tak, Ertan, a ty przypadkowo nie próbowałeś mnie zabić? Masz lepszy pomysł? No, przecież możesz go zmusić. Odważysz się? Przez kilka sekund przyglądałam się chowańcowi, po czym potrząsnęłam głową. Eliksir prawdy jest zakazany. Oj, przestań, jeden raz nie zaszkodzi. Inkwizytorzy mają ochronę. Przecież wiesz, jak ją obejść. Myślę, że wystarczy, że zaproszę go na kolację, a on już będzie w takim stanie, że obejdę i to niejednokrotnie. Wiem, ale zamknął nas w więzieniu. Nas? Nie nas, tylko ciebie, ale dobrze, będę cię odwiedzał. Lucyfer! Żeby tylko nie wylądować na stosie. Przestań, za coś takiego nie wylądujesz, nawet w więzieniu. Ale licencję mogło odebrać. Dzięki, pocieszyłeś mnie. Westchnęłam. Na pewno potrzebuję laboratorium. Ta lokalna wiedźma je ma. Lokalna wiedźma. I co mam jej powiedzieć? No myślisz coś? Że nowe zlecenie może? Ty zaproponowałeś, a ja muszę kombinować. Lucek wskoczył mi na ręce i zamruczał. Kasia, wierzę w ciebie. W tym momencie do sali wrócił Ertan. Wszystko w porządku? O, tak, w jak najlepszym. Wymusiłam uśmiech. Mię. Głupia, wyluzuj. Sam jesteś głupi. Możemy zabrać Lucka do domu? Lekarz jeszcze nie pozwala, pytałem. Szkoda. I co, przygotujesz eliksir? Chyba przygotuję, nie będę ryzykować. No przygotuję. Chociaż... Ej, mogę cofnąć? Chociaż... Wiecie, chciałam powiedzieć, że... coś takiego... wpłynie źle na moją relację z Rojem. Fakt, że on mnie oszukał i tak dalej. Ale to kolejna taka tajemnica i kolejna próba, prowokacja. No nikt nie lubi być tak sprawdzany, tak? No po prostu Katarzyna mu nie wierzy, nie ufa mu. I chce go podstępem zmusić do powiedzenia prawdy. A jak się okaże, że jest niewinny, to dopiero będzie głupio. To mi się podoba. Moja szkoła. Spojrzałam z ukosa na kutę i zwróciłam się do Roya. Potrzebuję laboratorium, teraz. Myślałem, że zechcesz jeszcze pobyć ze swoim kotem. Musi odpoczywać, podejdę do niego później. Będziesz za mną tęsknić, mój słodziaku? A Roy mówi tak. Miau, miau, miau. Zaraz zwymiotuję. Okej, chodźmy do Ewy. Ona pomoże. Świetnie. No to będzie ciekawe teraz. Jakie ładne. Wow. Biuro Mary było bardzo duże, zaskakująco wysokim sufitem. Gdy tylko otworzyłam usta, rozległo się klaśnięcie i ochronna chmura dymu zakryła dziewczynę, która stała przy wielkim garnku. Cholera, prosiłam, żeby nie wchodzić bez uprzedniego telefonu. Nie odbierasz telefonów, Ewa. Bo nie chcę nikogo widzieć. Czarownica rzuciła mi szybkie spojrzenie. Po co ją tu przeprowadziłeś? Potrzebuję laboratorium. A co mnie to obchodzi? I nadzoru. Co? O nie, nie będę się bawić w niańkę.
niańkę. Ewa, nie bądź wredna. Ona jest wredna, Roy. Muszę wyjść na chwilę. Na pewno nie będziecie się nudzić. Ertan mrugnął przebiegle i szybko wyszedł. Hej, a jak rzeczywiście to jest on? Ale byłaby zdrada prosto serduszko. No, może być w sumie. No, kto jak kto, ale on ma motyw potężny. No, Rose też ma motyw potężny. Bo wiecie, hajs, nie? Kale w sumie też. Wszyscy mają. Ale Roy taki, wiecie, bardzo się zaangażował w to wszystko i tyle lat szukał mnie, śledził i tak dalej, więc... I teraz to, żeby ma mnie pilnować, żebym czegoś nie zrobiła. My z Marą spojrzeliśmy, a z Marą, w sensie, że Mara, w sensie, że ta czarownica, dobra, spojrzałyśmy na siebie. A znowu uciekł. Aha. Ruszyłam naprzód, oglądając butelki z eliksirami i wiązki szuszonych wziął. Tylko nie próbuj się tu rządzić. Rozumiałam ją. Każda czarownica byłaby oburzona, gdyby ktoś targnął bez pytania do jej laboratorium. Ale ja potrzebowałam pomocy. Będziemy musiały się tu pomieścić i zaprzyjaźnić się, czy jej się to podoba, czy nie. Ej, ale przecież ona zobaczy, że ja kombinuję eliksir prawdy, przecież ona jest super ekstra wiedźmą. Potrzebuję kilku składników i miejsca do pracy. A jeśli odmówię? Poskarżę się Royowi. W tym momencie zadrżałam, słysząc z tyłu ciche kroki. Kotka przeszła obok mnie do właścicielki i otarła się o jej nogi. Mia. Ale ma oczy, kot. Ale ma oczy. Mara pogłaskała chowańca i nieco złagodniała. Po co ci to wszystko? Co zamierzasz przygotować? Powiedzieć jej? To się w sumie i tak wyda, ale... Jak jej powiem, też ona jest tą wiedźmą inkwizytorów, też ona mi zdradzi, ale zamówienie... Okłamanie jej... Zamówienie. A co ja mam z tym wspólnego? Pożycz mi kilka ziół. Jakich? Wymieniłam wszystko, czego potrzebowałam. Przecież ona się domyśli, przecież ona wie, że to są składniki eliksiru. W odpowiedzi Ewa odchrząknęła. Ciekawe. A więc po co ci eliksir prawdy? Już mówiłam, to zamówienie. On jest zakazany. Wiem o tym. W oczach Mary pojawiła się ciekawość. Dlaczego miałabym ci pomóc? Ponieważ jesteś czarownicą, nawet jeśli pracujesz dla inkwizycji. Dziewczyna zaśmiała się krótko. Będziesz teraz prawić o solidarności? Nie, przypominam ci tylko, kim jesteś. Naprawdę nie chcesz się zabawić? Przygotować coś zakazanego tutaj, pod nosem inkwizytorów? To cię nie kręci. To weź eliksir miłosny, przyszykuj. Ewa milczała przez chwilę i spojrzała na mnie w zamyśleniu, a potem skinęła głową. Pomogę ci. Wypuściłam powietrze. Nie interesuje mnie, po co ci to? Mnie to nie dotyczy. Ale twój Lucyfer spodobał się, Emerald. Rozumiem, nie będę stać im na przeszkodzie. Wiedźma uśmiechnęła się. W takim razie bierzemy się do roboty. Zbyt łatwo poszustał Ewą. 3 godziny później eliksir prawdy był gotowy. Świetnie.
Wkrótce wrócił Ertan. I jak sobie radzicie? Cudownie, mój drogi. Nikomu nic się nie stało. To już coś. Dzięki za pomoc, jestem twoim dłużnikiem. Nie wypłacisz się. Dokąd teraz? Do domu. A co z wyjściem do ludzi? Spotkaniami z resztą krewnych? Ciotki, wujkowie, babcie, dziadkowie? Nie, dzisiaj tylko ty i ja i eliksir prawdy. Zrobimy sobie małą przerwę. Weszliśmy do windy. Czemu ta winda jest taka ważna? W środku było bardzo ciasno. Roy natychmiast zagnał mnie w róg i pochylił się tuż nade mną. Jak ci się podoba perspektywa spędzania wieczoru sam na sam ze mną? Przewróciłam oczami. I tak mieszkamy razem. Znowu wbijasz mi szpilę? Po prostu nie lubię, kiedy ktoś narusza moją prywatną przestrzeń. Wyślizgnęłam się spod ręki Ertana i zbliżyłam się do przeciwległej ściany. Wkrótce winda zadzwoniła i zatrzymała się. Spojrzałam na Roya z lekkim smutkiem i wyszłam pierwsza. Dziś wieczorem wszystko się rozstrzygnie. I co, koniec odcinka? Oczywiście, że tak. Patrzcie, w jakim napięciu zakończyli odcinek. Potrafię to robić. Gdyby nie była taka późna godzina, późna albo wczesna, to bym nagrała pewnie jeszcze drugi, chociaż gardło mi już trochę siada. Aha, jakby okej. Czyli znowu się zacięło. Dobrze, poradzimy sobie. A więc podsumowując, to przecież ta anotacja. Dziennikarze z licytacji pozostali bez sensacji, oczywiście. Tak postanowiłam na równi. Roy stanął w twojej obronie przed rodzicami. Miło. Demaskację? Podejrzewasz Stone'a? No ja podejrzewam wszystkich, ale no... Patrzę sobie debuj lowometr. No cóż, jakby no... Tak naprawdę nawet nie miałam za bardzo okazji, żeby zbliżyć się do innej postaci oprócz Roya. Ale widocznie tak musi być. No to co, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję cały czas, że odcinek wam się podobał. No i usłyszymy się w kolejnym odcinku Wiedźmy z Sąsiedztwa. Ja tak sobie pomyślałam, że jak będę miała czas i chęci, to sobie nagram właśnie Wiedźmę i nagram już ją do końca, żeby już zakończyć, bo mam tyle historii zaczętych, tyle serii zaczętych, że już mi strasznie głupio, że... No, zaczynam i nie kończę, więc tak, będziemy iść z Wiedźmą, a potem będziemy sukcesywnie kończyć inne serie. Tak sobie postanowiłam. Dead by Daylight będzie się pojawiało tak coraz, bo ja bardzo lubię tę grę, znaczy polubiłam, chociaż ostatnio też mnie wkurza, ale też już nie jest na to czas, na takie pogawędki. No to co, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia z tym razem, cześć!